Wampiry to z całą pewnością jedne z najbardziej znanych istot nadprzyrodzonych, pojawiających się w horrorach. Wampiry to istoty nieśmiertelne, które żywią się krwią i dysponują szeregiem nadprzyrodzonych mocy. Wampirem zostaje najczęściej człowiek ugryziony przez wampiryczną istotę, który dodatkowo spożył jej krew. Jest ogrom horrorów, w których występują wampiry. Ja dziś przedstawię wam te horrory o wampirach, które mi najbardziej się podobały i które na mnie wpłynęły najsilniej. To oczywiście moje osobiste zdanie i każdy może mieć inne. Jeśli jesteście fanami filmu Nosferatu z 1922 roku, to ta produkcja powinna was zainteresować. Chodzi bowiem o film Cień Wampira z 2000 roku. To naprawdę ciekawa produkcja, która pokazuje fikcyjne wydarzenia skręcenia filmu Nosferatu z 1922 roku. Aktor grający wampira Max Schreck faktycznie okazuje się być wampirem, którego specjalnie zatrudnił reżyser, by pogłębić mroczny i przerażający wyraz filmu. Strasznie spodobało mi się takie pomieszanie fikcji z prawdą, bo należy zauważyć, że plotki o tym, że Max Schreck był prawdziwym wampirem, nie są bajką. Twórcy Cienia Wampira po prostu pogłębili tę teorię. Cień Wampira spodobał mi się też dlatego, że jest zagadkowy i wciągający. Niezwykle przyjemnie poznaje się historię prawdziwego wampira na tle kręcenia filmu o wampirach, dzięki czemu możemy poznać, co jest realnym faktem o wampirach, a co tylko wymysłem. Fascynuje też, jak reżyser właściwie dotarł do prawdziwego wampira, jak nakłonił go do grania w filmie i co właściwie mu obiecał, by ten wystąpił. Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznacie, oglądając Cień Wampira. Mówiąc o niemieckim horrorze, wiele osób może nie wyobraża sobie jakiejś genialnej produkcji, ale w tym przypadku jest to błąd. Mowa o horrorze Jesteśmy nocą z 2010 roku, który mnie zachwycił i do dziś chętnie do niego wracam. To historia młodej dziewczyny, która zostaje ugryziona przez wampirzycę i sama powoli się nią staje. Co więcej, z czasem okazuje się, że wampirzyca, która ją ugryzła, jest przywódcą grupy Nosferatu, które razem zabijają i korzystają z uroków swoich zdolności. Dziewczyna powoli staje się członkiem grupy wampirzyc, które choć wydają się szczęśliwe, to niosą też ze sobą tęsknotę za ludzkim życiem. Ten film podoba mi się dlatego, że nie można się na nim nudzić. Jeśli szukacie akcji, to ją tutaj znajdziecie. Jeśli szukacie dramatu, to jest go tutaj całkiem sporo. A jeśli chcecie horroru, to z pewnością wiele razy możecie tutaj nieźle wystraszyć. Ten film przypomina mi taką damską wersję wywiadu z wampirem. Bardzo polecam też całą serię filmów Podgatunek. Wspomnę tylko, że niedawno premierę miała piąta część przygód Wampira Radu. Jeśli jednak nie chcesz tracić czasu na te troszkę gorsze produkcje, to polecam przede wszystkim część drugą, czyli Krwawnik. Na ten film natrafiłem wiele lat temu w wypożyczalni kaset wideo. Przez lata nie wiedziałem, że jest to druga część cyklu, ale nie było to ważne, bo gdy go obejrzałem po raz pierwszy, to naprawdę się zakochałem. Krwawnik to przerażająca historia wampira Radu, który poszukuje klejnotu krwi, w którym płynie krew świętych. Jeśli lubicie tradycyjne historie o wampirach, czyli zamki i wampiry, jako istne maszyny do zabijania bez emocji, to będziecie zadowoleni Krwawnikiem. Jest tu mnóstwo odrażających i strasznych momentów. Radu to istny demon, który zabija bez najmniejszych oporów i który dotąd śni mi się po nocach. Radu to moja trauma dzieciństwa, najstraszniejszy wampir, jakiego spotkałem na ekranie. Śniący się potwór z ochrypłym głosem i obrzydliwymi, długimi palcami oraz twarzy potwora. Musicie to zobaczyć. Filmów o Drakuli powstało wiele, zarówno w kategorii horror, jak i co ciekawe komedii. Jeśli chodzi o horrorowe oblicze Drakuli, to od siebie polecam film Nosferatu Vampir. Jeśli nie masz siły oglądać niemego Nosferatu z 1922 roku, to polecam właśnie Nosferatu Vampir z 1979 roku. To podobna historia, filmy mają wiele podobieństw, nawet wygląd wampira jest dość podobny. Nosferatu Vampir to ponury, mroczny film. Do tej pory pamiętam świetny, straszny wstęp przedstawiający figury i jednocześnie niepokojącą muzykę. Naprawdę warto obejrzeć.
Podobną historię co Nosferatu wampir opowiada też Dracula z 1992 roku. To chyba jeden z najbardziej znanych filmów o Drakuli. Trochę horroru, trochę dramatu, ale i romansu. Ale horroru naprawdę tutaj nie brakuje. Wygląd Drakuli naprawdę jest niezły. Może trochę mniej straszny, ale też niezły jest film Dracula, historia nieznana z 2014 roku. To opowieść o tym, jak Vlad został wampirem. Trochę ten film przypomina mi kino superbohaterskie, w którym główny bohater otrzymuje moce i wykorzystuje je do walki z wrogiem. Dziwnie to brzmi jak na horror, ale wyszło według mnie całkiem nieźle. Oczywiście serial jest lepszy i to oczywiste, ale film ma niezłe momenty. To co prawda połączenie komedii z horrorem, ale do tej pory pamiętam scenę, jak pogromczyni wampirów wpada do krypty, gdzie wampir o twarzy potwora próbuje wypić krew kobiecie. Wygląda to naprawdę niepokojąco. Mogę też polecić na przykład film Dracula 2000, w którym złodzieje kradną trumnę, gdzie spoczywa wampir. Oczywiście jest mnóstwo klasyków, których nikomu nie trzeba przedstawiać, a jeśli ktoś nie widział, to musi obejrzeć na przykład film Wywiad z wampirem, w którym mężczyzna zostaje zamieniony w wampira i walczy między żądzą krwi a sumieniem. Dla fanów kina akcji pomieszanych z horrorem polecam film Od zmierzchu do świtu. Z nowszych produkcji niedawno oglądałem film Zaproszenie z 2022 roku, w którym dziewczyna przez test DNA odkrywa, że jest spokrewniona z pewną rodziną. Z czasem odkrywa, że korzenie tej rodziny są związane z nadprzyrodzonym złem i wampiryzmem. Film ma mieszane opinie, ale mi się naprawdę spodobał. Wielu fanów kina wampirycznego uwielbia też film Toddy Four z 1989 roku. To historia dwóch wampirów. W tle jest też wątek miłosny. Mi, przyznam, średnio film się podobał, bo choć wygląd wampirów jest naprawdę świetny, to jednak według mnie jest mało tutaj akcji, ale myślę, że każdy powinien sam to obejrzeć i ocenić.